Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym live'ie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Nie tak jak ostatnio we Wrocławiu. Szanowni Państwo, dzisiaj znowu w Warszawie, znowu w naszym super ciepłym miejscu na Starym Mieście w Warszawie. Moim gościem jest też taki ciepły miś. No bo jak na zimę to trzeba właśnie ciepłych misiów zapraszać. Rafał Kudyba. Z Rafałem cześć, znamy wam się. Wszystkim. Tam, witamy. Z Rafałem znamy się z Fotoformy. Parę lat współpracy, bardzo fajnej, takiej kreatywnej. Mamy dużo wspomnień, ale nie o wszystkich, nie wszystkie będziemy wspominać. Dzisiaj w sumie dzień Rafała. Pytamy, jak Rafał zaczynał przygodę z fotografią i co dziś robi. A robi ciekawe rzeczy i za chwilkę będziemy pokazywali jakie. No to pierwsze pytanie standardowe. O pierwszy moment z fotografią, pierwszy aparat, czy to komunia, czy chrzciny, czy dopiero po 30, taki kryzys wieku średniego. Znaczy to u mnie było trochę rozbite, bo pierwszy aparat dostałem właśnie na komunię. Był to Zenit, ale tak naprawdę nauczyłem się go używać około, no nie wiem, byłem w liceum na pewno. No ale jakoś ten Zenit tak ze mną został, potem go bardzo lubiłem i jakoś to się przerodziło w taką, powiedzmy, większą pasję do fotografii. Zresztą Zenita sobie wytatuowałem tutaj, to jest głowa pana fotografa, to jest Zenit, którego dostałem na komunie. Nie będę tego komentował. No lubię też tatuaże, no co zrobić. No i jakoś ta fotografia tak... No tak się nią trochę bawiłem, później trochę było mi mało, ale no, więc stwierdziłem, że fajnie byłoby trochę więcej tych zdjęć robić, no a jednak robienie zdjęć na filmie, no to się wiązało z większymi kosztami, bo trzeba kupować filmy, więcej roboty, więcej wszystkiego, więc pomyślałem sobie, że może kupię sobie kiedyś jakąś cyfrówkę. No i pierwszym aparatem takim cyfrowym to była bodajże Konica Minolta Z3. Chyba? Tak, i kompakty tak, z dużym zoomem. Tak, no generalnie podobało mi się, bo jakby wysuwał się zoom i wyglądało to już bardziej profesjonalnie i taki czułem się fotografem wtedy bardziej. Chociaż no jeszcze nie byłem. No i co tam fotografować? Kwiatuszki? Co, wszystko. Generalnie no, najfajniej jest, jak masz znajomych, którzy chcą mieć jakieś fajne zdjęcia i możesz sobie na nich trenować, więc to było właśnie w okolicach czasu studiów. No i po prostu na większość imprez zabierałem te imprezy, no, zabierałem ten aparat i robiliśmy sobie tam jakieś zdjęcia, też na jakichś wyjazdach oczywiście, takie tam standardowe zdjęcia. Odkrywałem, że na przykład jak się zrobi z dłuższym naświetlaniem, to wygląda super. No takie jakby poznawanie podstaw, ale praktycznie, bo jakby nigdy teorii za bardzo nie lubiłem. Ja wolę wszystkiego próbować, jak mi zaczyna bardzo nie wychodzić, to próbuję czegoś innego. I no tak to jakoś... powiedzmy, trochę ewoluowało. Szukałeś swojej drogi. Tak? Tak. No i kiedy już zaczęło mi brakować trochę jakby możliwości technologicznych tego aparatu, to stwierdziłem, że jest dobry czas, żeby zainwestować w lustrzankę cyfrową, bo już jestem profotografem. No i kupiłem sobie wtedy Nikona D40 bez X-a, bo były potem już D40 chyba X i one miały tam 5 i 6 megapiksela, coś koło tego, ze wspaniałym obiektywem 18-35. No i też tam sobie rzeźbiłem dalej jakieś różne rzeczy, kupiłem sobie staty, więc już byłem bardzo pro. Ale takim game changerem największym było, jak kupiłem sobie 50. Jak kupiłem sobie obiektyw właśnie, który dawał mało głębi, jeszcze kupiłem sobie wtedy 1.4 i zacząłem robić pierwsze zdjęcia właśnie też znajomym i zobaczyłem te portrety już wtedy, no bo pięknie rozmyte tło i tak dalej, to wtedy jakby poczułem od razu, że już to jest ten czas, już jestem prawdziwym fotografem. No i też tak, męczyłem tych ludzi, jakieś inne rzeczy, aż do czasu, kiedy znowu zacząłem brakować trochę możliwości, wtedy kupiłem sobie piątkę, Canona piątkę Mark II. No i wtedy też zacząłem się interesować trochę bardziej fotografią muzyczną, no bo jednak tym Nikonem D40 to... Znaczy można było coś zrobić, ale to było takie dosyć ale nie w ciężkie. Tym świetle, tak? No nie. Na koncertach. Tak, no i to... I wtedy dopiero, ale wiesz, próbowałeś wcześniej robić muzykę, czy dopiero w momencie, kiedy już miałeś ten sprzęt na odpowiednim poziomie, mówisz, dobra, to teraz idę głębiej w tą fotografię? Znaczy...
Próbowałem, ale jakby nie zagłębiałem się. Byłem tam na jakimś koncercie, gdzie akurat wpuszczali ludzi z aparatami. Jeszcze to było za czasów jeszcze Koniki Minolty chyba. No i tam cyknąłem parę tych zdjęć, ale to były po prostu zdjęcia z tłumu zrobione. Tak. Więc no, nie miało to za bardzo związku z taką, powiedzmy, fotografią muzyczną czy koncertową za dużo. I tak świadomie to wydaje mi się, że dopiero właściwie tą piątkę sobie kupiłem trochę pod koncerty właśnie. Bo to był czas, kiedy jeszcze pracowałem za granicą. No właśnie, a zawodowo czym ty się w ogóle zajmowałeś? Bo nie fotografii. Różnymi rzeczami się zajmowałem. Bo no, zmierzam do tego, co warto było rzucić, żeby zostać fotografem. Tak, no to może właśnie o tym epizodzie zagranicznym chwilę opowiem, bo pracowałem w liniach lotniczych jako steward i pokazywałem wyjścia i tak dalej. No ale przez to miałem możliwość być w jakichś fajnych miejscach, bo miałem na początku bazę w Szwecji, później w Portugalii, więc tam tych miejsc ciekawych jest naprawdę sporo i też, jak się okazało, później scena muzyczna jest bardzo rozbudowana. No ale w Szwecji to właśnie bardziej męczyłem tych znajomych tymi portretami i krajobrazami, i motylkami, i łąkami, i zwierzątkami. A w Portugalii z kolei mieszkałem w miasteczku, które się nazywa Faro i tam każdy ma swój zespół muzyczny, naprawdę. Tam idziesz i jakby rzucisz kamienie i trafisz w kogoś, kto gra w jakimś zespole. Byłem na koncertach na przykład, gdzie większość zespołu nie mogła legalnie pić piwa. W sensie grali koncert w klubie takim rockowo-metalowym, ale wszyscy mieli tam po 14 lat. I naprawdę mnóstwo tam było takich ludzi grających muzykę i dlatego też jakoś zacząłem się z nimi tam zaznajamiać. Oni mnie polubili, ja miałem miejsce, żeby sobie potrenować trochę robienie zdjęć. Oni byli bardzo zadowoleni i zajarani, że ktoś im robi te zdjęcia i też mają jakąś pamiątkę, no bo jakby to nie były zespoły znane, no to były zespoły, w których byli 14-latkowie. Parafon miał 54 i mógł im zrobić profesjonalne. Tak, zdjęcia. Nie, wtedy już właśnie miałem tego Canona i do tego Canona sobie kupiłem 16-35. To był kolejny game changer. 2.8, taki. Tak? Tak, 2.8. I no, właśnie to już można było podejść. Tak, szerokie szkła są, no, są niesamowite do takiej fotografii, właśnie jak tam była, bo ta scena metalowa w Faro była bardzo. Znaczy, to grali w małych klubach. Czasami było tam dużo ludzi, był tłok, więc fajnie to wyglądało po prostu w szerokim szkle, ale no, takie portretowe niespecjalnie nam działają. Zresztą tutaj czyli nawet na przykład coś takiego. Tak? Znaczy nie, to są już jakieś ten, ale jest jedno zdjęcie właśnie z tamtych czasów. I to wtedy zaraz poszukamy, tak. I pochwalimy się, Rafał wskaże. To jest zdjęcie z lampą zrobione w ogóle, bo tam to też specjalnie. To, na drobę gramy. To? Tak. I fajne, no. Tak, i właśnie. Też specyfiką tych małych klubów i to, że jakby znałem te kapele, było to, że no, nie przeszkadzało im to, że sobie przez cały koncert po prostu strzelałem im lampą w oczy. Ale później właśnie dostawali takie zdjęcia i no jakby no strasznie byli zadowoleni wszyscy właśnie z tego. No i tak właśnie zacząłem sobie odkrywać powoli fotografię koncertową, fotografię jakąś muzyczną. Aż nadszedł czas taki, że stwierdziłem, że rzucam latanie i zostanę super najlepszym, znaczy już jestem super fotografem, więc jakby wrócę do Polski i będę najlepszym fotografem koncertowym, będę na tym zarabiał mnóstwo pieniędzy i tak dalej. Niestety się okazało, że to nie jest aż takie proste, więc już po powrocie do Polski też właśnie miałem w miarę dobry start jakby w fotografii koncertowej, bo jak wróciłem, wysłałem maile do wszystkiego, co znalazłem w internecie, co miało foto w nazwie. Tak naprawdę wszystko, jak miało foto, to ja tam wysłałem maile, czy nie potrzebują kogoś. I wysłałem też maila do czegoś, co się nazywało Photo Music Collective, czyli to był taki kolektyw fotograficzny, który robił Rawid zdjęcia na koncertach, Rawid Błąkiewicz. No i oczywiście mi nie odpisali, ale później byłem jako widz na koncercie Deftonesów. I oni oczywiście robili tam zdjęcia. Więc jak wyszli z fosy, no to ja do nich tam podszedłem, mówię, siema chłopaki, wysłałem maila, mówią, to fajnie, że nam wysłałeś maila, wszyscy nam wysyłają maile, no generalnie sorry, nie odpisujemy. Ale jakieś dwa tygodnie później napisał do mnie właśnie Artur, czy nie chciałbym porobić trochę zdjęć w stodole. No i tak to poleciało, że praktycznie tą piątkę, dwójkę to ja zajechałem na stodole. Byłem czasami 4-5 razy w tygodniu na koncercie.
Niesamowite, kurczę. Coś mnie słabo słychać, tak dostaję informacje. Ja też takie mam wrażenie, dziwne, że ten mój mic... Może się podzielimy jakoś tym. Nie, nie, wiesz co, poczekaj chwilkę, ja wyłączę twojego. Sprawdzę, jak mój działa. Mój robi, znaczy twój robi jakiś pogłos chyba mojemu. Ja pogłoszę siebie. No może być mnie lepiej troszkę słychać. Mam nadzieję, że tak jest. I teraz włączymy Rafała. Ale zapiszczało. Dobra, i teraz... Tak, możemy zrobić na koncertach. Check, check, one, two, check. No Rafał o wiele lepiej brzmi. Ja nie wiem, dlaczego dzisiaj ten mikrofon nie chce dobrze gadać. Zazwyczaj gadał dobrze. Gadał dobrze? O, on musi być bardzo blisko chyba. I niby to jest ten sam model, tylko że mój jest nowszym modelem. Tak dobrym, że aż nowszym. No, no dobra, wracamy do tematu. Zawsze muszą być jakieś problemy i to jest aż wprost zabawne już, że niby wszystko jest podłączone, zawsze jest tak samo i coś nie działa. No to nie byłby prawdziwy live, jeżeli wszystko by działało tak jak trzeba od początku do końca. No dobra, po przerwie na reklamę wracamy. Rafał opowiada dalej, czyli można Canona zajechać, 5D Mark II stracił życie w stodole na koncertach. Znaczy, no nie stracił całkiem, ale jakby no już naprawdę miał tych zdjęć narobione bardzo dużo, więc w końcu go sprzedałem. I może ktoś, kto go używał jakby mniej intensywnie, jeszcze prawdopodobnie długo mógł pracować. Posłużył. Ale miał aparat od Rafała, więc to jest... I to jest też ciekawa historia właśnie ze stodoły i z, ogólnie z koncertów, bo na jednym z koncertów Steve'a Vai'a, właśnie z racji, że miałem 16-35 i mogłem zrobić fajne zdjęcia szerokie, robiłem coś, co uwielbia publiczność, czyli zasłaniałem im ręką, robiąc zdjęcia tak na szerokim kącie, na blisko. Na szczęście nie robię tego bardzo, bardzo często i przez bardzo długi czas, tylko po prostu zawsze to wygląda tak, cyk, 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 cztery zdjęcia i potem znowu chowam się do fosy. No i wtedy Steve Vai właśnie zobaczył mnie i tak powiedział: gościu, chodź, ja ci pokażę, jak się robi zdjęcia. Zabrał mi aparat i zrobił sobie selfie moim aparatem ze sceny i generalnie zdjęcie z publicznością. Także to nie dość, że aparat, który przeszedł naprawdę bardzo dużo koncertów, to jeszcze używał go Steve Vai na koncercie. Limitowana wersja. Tak. Jeden egzemplarz. Mógł jeszcze wydrapać swój autograf. Tak. Takie Lenny Kravitz na lajce i... O, no to i już by było. No wtedy myślę, żebym go nie sprzedał, ale no fajne by to było. Rafał, jak w czasach fotoformy, kiedy razem pracowaliśmy, pojawił się pomysł zrobienia warsztatu fotografii koncertowej. Pamiętasz? Tak. To było bardzo ciekawe, jak dla mnie, wydarzenie, bo ja wcześniej nie próbowałem fotografii koncertowej. Oczywiście marzyłem o tym, bo przez całe dzieciństwo słuchałem muzyki i pojechaliśmy do Cieszanowa na festiwal. Właśnie Rafał, Artur Rawicz, i który był też moim gościem na live, i Bąkiewicz, jak ma na imię? Marcin. Marcin. I Marcin Bąkiewicz prowadzili te warsztaty. Ja tam byłem w sumie ojcem dyrektorem, który wspierał bardziej administracyjnie tematy. Ale wydarzenie było świetne, bawiliśmy się, Olympus wtedy był naszym takim sponsorem i te kilka dni fotografowania. Dla mnie to było ogromne przeżycie, bo stałem, nie wiem, 2 metry od gwiazd, których słuchałem, nie wiem, w 7 klasie podstawówki, Creator. No, świetne to było. Ja poszukam za chwilkę zdjęć w internecie z tego wydarzenia. Powiedz coś o takich festiwalach, jak to jest w ogóle w pracy w takim miejscu? No, generalnie festiwale to jest chyba mój ulubiony rodzaj jakby pracy, jeżeli mogę robić coś najlepiej dla organizatora, bo wtedy jak się robi dla organizatora, to się dostaje taki magiczną przepustkę, która ma 3 literki A na sobie. I można wchodzić praktycznie wszędzie, więc wchodzisz też na backstage, no w sensie wszędzie, gdzie potrzebujesz, tak żeby nie przeszkadzać ludziom. No ja bardzo to lubię, jest mega fajny klimat, też to, że tych znanych ludzi, tych artystów masz jakby na wyciągnięcie ręki, to jest fajne, tylko bardzo ważne jest to, żeby też traktować ich jak
ludzi po prostu, normalnych, nie jak gwiazdy. I wtedy, jeżeli traktujesz ich jak gwiazdy, znaczy jak traktujesz ich jak ludzi, to oni też cię traktują jak ludzi, z którymi jakby pracują. I jest bardzo sympatycznie i fajnie, bo jak zaczyna się tak bardziej do nich podchodzić jak do gwiazd, to oni też bardziej traktują cię jak fana i to już jest, to też jest fajne, bo są sympatyczni i tak dalej, ale no jednak dużo fajniej się pracuje z ludźmi, którzy uważają, że jesteś człowiekiem, jakby, który z nimi współpracuje, niż jakże jesteś fanem. Już mam zdjęcia właśnie od fotografii koncertowej, to był 2015 rok, to zobacz, to już 6,5 roku, taka ekipa. I nawet ja w kąciku tutaj, taki skromny chłopczyk, jeszcze młody, po 6 lat temu. Także mieliśmy właśnie przyjemność 23 sierpnia. To jest właśnie to, co jest najfajniejsze w festiwalach, że można sobie wejść na scenę i zrobić na przykład takie zdjęcie po prostu gdzieś z zapleców perkusisty. No to jest ewidentnie najlepsze, co może być dla mnie w festiwalach. W ogóle mam takie, nie wiem, zamiłowanie, ale strasznie lubię być na scenie. I pamiętam właśnie na moim pierwszym festiwalu, który kiedykolwiek robiłem, robiłem też zdjęcie Ewy Bem z publicznością, jak właśnie wszedłem na środek sceny i robiłem jej zdjęcie z publicznością, to było, zrobiło na mnie to tak niesamowite wrażenie, że potem schodziłem i się po prostu telepałem cały, bo w końcu byłem na scenie pod sceną, po prostu morze ludzi, a ja stoję na środku i robię zdjęcie. Super, to przypomina mi się, bo to mała scena i ciągle ktoś nas pukał w plecy, ciężko było zrobić zdjęcie, tak specjalnie nas popychali. No tutaj jakieś tam fragmenty szkolenia, omawianie zdjęć. To w ogóle były bardzo fajne, profesjonalne warsztaty, bo mieliśmy wydruki ze zdjęć, które robiliśmy w nocy, poprzedniej nocy, i omawialiśmy je. Potem właśnie były lekcje, jak fotografować. Paweł Kukiz, który bardzo nieładnie się wtedy wyraził o nas, fotografach. Tak. No i tak to wyglądało. W ogóle świetne warsztaty i myślę, że wszyscy, którzy byli na tych warsztatach, mile je wspominają. Obryszlejzen, Koma. Właśnie kreator. No i właśnie jak stałem od tego gościa 2 metry, Andrzej Japę gra na gitarze, a ja stoję z tym aparatem jak ciele i myślę sobie, Jezu, no przecież to był mój idol w dzieciństwie, a ja tu stoję tak na wyciągnięcie ręki. No genialne, no fajne uczucie. Także no wiele radości, jeśli łączy się pasję, fotografię, muzykę, no to jest się w raju praktycznie. No ja wiele razy mam tak, że sobie myślę, że gdybym opowiedział sobie, który ma lat powiedzmy 16, co udało mi się zrobić, albo gdzie trafiłem przez przypadek lub nie przez przypadek, to jakby w życiu bym nie uwierzył. Typu no, na przykład też z ciekawych rzeczy, to jak mówię, no, fajnie jest traktować tych artystów jak ludzi, ale no, czasami nie mogę się powstrzymać i kilka zdjęć mam z nimi, chociaż też staram się nie robić sobie zdjęć z artystami, bo to jest takie niespecjalnie, ale no, w kilku przypadkach nie mogę się powstrzymać. Pamiętam, takie zdjęcie kiedyś pokazałeś, była taka apka, że zamieniała twarze, coś takiego, i LP tak. Chyba. Tak, tak, znaczy nie, to z LP zrobiłem sobie jakiegoś boomeranga, ale to już wtedy było jakby po koncercie i wtedy już też byliśmy na takim afterze trochę po koncercie, więc to już była jakby inna sytuacja, wtedy selfie było rzeczą powiedzmy normalną, ale właśnie tak w sytuacjach takich festiwalowych, to w ostatnich latach zrobiłem sobie 3 zdjęcia i wszystkie 3 były po prostu z ludźmi, którzy no, tak wpłynęli na mnie muzycznie, że no, po prostu nie mogłem się powstrzymać. Pierwszy to był Max Cavalera z Sepultura, potem z Soulfly'a, no bo jakby fanatycznie w liceum po prostu słuchałem Sepultury kiedyś. I jak miałem okazję, bo akurat wtedy nie robiłem zdjęcia, ale nagrywaliśmy wywiad z Maxem, w ogóle w jego busie, tym, w którym jeździ na trasy, no to no, nie mogłem się powstrzymać, musiałem sobie zrobić z nim zdjęcie. A drugą osobą był Kazik Staszewski, bo też jakby turbo fanatycznie słuchałem Kazika w liceum. A trzecią osobą, która była też, zresztą to wszystko było na jednym festiwalu, to było na Poland Rocku, to była Majka Jeżowska. Bo jakby Majka Jeżowska zdecydowanie też wpłynęła kiedyś na mój gust muzyczny. Zatem jest tak niemiłosiernie sympatyczną osobą, że no, musiałem sobie z nią zrobić zdjęcie. Nie, no niesamowite po prostu. Majka Jeżowska, Rafał i Majka Jeżowska.
Dobrze, powiedz mi, da się żyć z takiej fotografii? Teraz wydaje mi się, że jest to bardzo ciężkie i jest bardzo wąskie grono ludzi, i to nawet nie wiem, czy w Polsce. Powiedziałem, że ogólnie to raczej na świecie ludzie typu Ross Halfin, czy tacy, którzy jakby no robią to całe życie, znają się z największymi zespołami, jeżdżą w trasę z Metallicą i z, jakby ze wszystkimi innymi tymi. Jak obserwujecie jego Instagrama, to jeżeli są urodziny jakiejkolwiek gwiazdy z lat 80., 90., to on po prostu wrzuca z nimi zdjęcie, dalej po prostu zna wszystkich osobiście i ludzie z Metaliki chodzą w jego koszulkach po prostu, więc jak ktoś jest na takim poziomie, to myślę, że spokojnie sobie z tego wyżyje, a w takich warunkach naszych tutaj polskich, no to niestety to chyba się już skończyło, żeby żyć z samej fotografii koncertowej. Z muzyki może jest trochę lepiej, no bo można się zajmować innymi rzeczami. Jeżeli się współpracuje z jakąś wytwórnią, no to zawsze, oni zawsze mają zapotrzebowanie na jakieś sesje, jakieś układki do singli, nie do singli, do digitala, na Spotify'a, no jest tego dużo, no ale to jak ktoś po prostu stricte współpracuje z jakąś wytwórnią, powiedzmy, myślę, że jest się w stanie z tego utrzymać. A tak freelancersko, od doskoku do doskoku, to myślę, że może być to po prostu ciężkie. Dlatego no ja też no, nie utrzymuję się z fotografii muzycznej, tylko no, robię różne rzeczy. No. Wiesz, tak pomyślałem, że to fajnie zobaczyć swoje zdjęcie na okładce płyty. To jest... Tak, jest to bardzo przyjemne. No, marzenie i, tak dla i mnie. Właśnie to pierwsza moja okładka jakby została zrobiona, kiedy jeszcze pracowałem właśnie w fotofarmie. I bardzo dobrze pamiętam ten dzień. No wtedy właśnie chodziłem dosyć dobrze, robiłem tak sobie koncerty hobbystycznie, pracowałem w fotoformie. Wszystko było fajnie i pięknie i pewnego dnia siedzę sobie przy komputerze. Dzwoni telefon, więc nie znam numeru, no ale odbieram. I głos w słuchawce mówi: cześć, tu Marysia Peszek. Wiesz co, bo ty mi zrobiłeś takie fajne zdjęcie wczoraj. Ja bym je chciała wykorzystać na okładkę. Tak, i to jest właśnie to zdjęcie. I na początku myślałem, że ktoś po prostu sobie ze mnie robi jaja. Bo skąd Marysia Peszek miałaby mieć mój numer telefonu i do mnie zadzwonić, ale okazało się, że właśnie dziewczyny ze stodoły przekazały jej mój numer. No i tym oto sposobem właśnie dorobiłem się swojej pierwszej okładki. Mam taki duży plakat w domu właśnie z tym zdjęciem, już właśnie z napisem i ze wszystkim, z jej autografem i bardzo jestem z niego zadowolony i zawsze mi poprawia humor, jak się na nie patrzę. No, ja też bym tak czuł, wiesz, też by mi poprawiało humor. W ogóle świetne zdjęcie. I to jest niesamowite właśnie w tej fotografii koncertowej, że tam jest dużo tego życia, dynamiki, tam się dzieje. To jest taka esencja reportażu. Jak szukamy w ogóle tych emocji w fotografii reportażowej, no to myślę, że najwięcej jest właśnie w tej fotografii koncertowej, gdzie jest żywioł. A właśnie, jak się... Z jednej strony jest żywioł przy muzyce rockowej, a jak jest przy muzyce poważnej? Przy muzyce poważnej chyba największym wyzwaniem jest to, że praktycznie nigdzie nie możesz się poruszać, bo zazwyczaj jest to w miejscach takich jak, nie wiem, powiedzmy filharmonia, zwłaszcza, że to teraz dosłownie w niedzielę skończyłem, tylko akurat nagrywałem w tym roku, nie robiłem zdjęć, ale skończyłem obsługę festiwalu Eufonie i tam część koncertów odbywała się na przykład w Filharmonii Narodowej. To jest bardzo fajnym miejscem, tylko że niestety ten każdy krok, który zrobisz, słychać, jest to skrzypiąca podłoga, więc nie bardzo można się poruszać. Czyli trzeba zająć wygodne pozycje od razu i tam tak, zostać. Trzeba tam zostać, ewentualnie jeżeli koncert jest taki żywiołowy, powiedzmy, no to wtedy jak wszystkie te kotły grają i jakby w skrzypce i cała sekcja, no wszystkie sekcje, jeżeli grają, no to jakby no nie słychać tego, że idziesz. Ale jak są jakieś spokojne takie fragmenty, no to naprawdę trzeba tam nie oddychać, więc to jest ciężkie, ale czasami można bardzo fajne zdjęcia tam zrobić. No akurat nie znalazłem, bo właśnie nie znalazłem tego dysku ze zdjęciami, kiedy robiłem jeszcze zdjęcia na Ufanie, bo mam parę fajnych zdjęć dyrygentów, które są bardzo żywiołowi, ale to a propos zdjęć takich, gdzie naprawdę trzeba było nie oddychać, żeby je zrobić, to tam troszeczkę, jak zjedziesz niżej, jest taki chłopak przy fortepianie, tak wyżej, 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 z prawej strony, tak, to, albo to następne.
Tak, to był koncert Piano Hooligan i tutaj właśnie poprosił mnie menadżer tego pana, żebym zrobił, przepraszam, parę zdjęć. Koncert był bardzo kameralny, bo to był jakiś koncert promujący singiel, ale dla, nie pamiętam dla kogo on był, ale na całym koncercie było może z 15 osób. I no, nie dało się tam nigdzie ukryć, więc ja też już jakby znalazłem sobie jakieś miejsce, w którym nie będę przeszkadzał za bardzo, żeby się nie poruszać. I zrobiłem na tym koncercie dosłownie, wtedy jeszcze nie było, to nie były czasy lustrzane, bez lusterkowców, które są ciche, i jednak tą migawkę było słychać, jak się klapnęło tam tym Canonem Mark II, czy później jakiś. Czyli co trzeba zrobić, żeby nie było słychać migawki, trzeba robić? Oj, to wtedy myślę, tak? Myślę, żeby mnie wyrzucili od razu. No i na tym koncercie zrobiłem dosłownie chyba 9 zdjęć. Łącznie, w sensie nie że oddałem 9 zdjęć, tylko zrobiłem 9 zdjęć i właśnie potem pan artysta się na mnie spojrzał bardzo wymownie, więc wróciłem na swoje miejsce obok i już go nie denerwowałem. Ale no, tamte parę zdjęć wyszło fajnie i tutaj jeszcze miałem fazę na obiektywie tilt shift, dlatego one są tak śmiesznie rozmazane z boku. No właśnie, pamiętam te czasy, kiedy bawiłeś się tilt shiftem i to były bardzo fajne zdjęcia. Tak, ja generalnie mam takie fazy, jeżeli chodzi o te zdjęcia koncertowe. Typu właśnie jak kupiłem sobie 1635, to robiłem tylko 1635, potem jak miałem tilt shift, to robiłem wszystko tilt shiftem prawie. Potem kupiłem sobie z kolei takie szkiełka, przeszkadzajki pod obiektyw i też strasznie nadużywałem tego efektu. Ale wiesz, czasami te efekty są bardzo fajne, warto nadużywać, zwłaszcza przy tak żywiołowych zdjęciach. To jest bardzo ciekawe zdjęcie, musimy o nim powiedzieć, bo tak. Pokazywaliśmy przed chwilą warsztaty fotografii koncertowej Fotoformy, no i trzeba było zrobić promocję wydarzenia i potrzebne było zdjęcie. No oczywiście Rafał, fotografujący koncerty, dał swoje, dał właśnie to zdjęcie, które pojawiło się potem na koszulkach. Unikalnych koszulkach i unikalnych, bo tam pojawił się błąd. Nie było warsztaty fotografii koncertowej, tylko warsztaty fotografii koncertowej chyba. Jakoś tak było. Coś jedna literka gdzieś uciekła. Właśnie to było dziwne, bo na projekcie plakatu wszystkiego było ok, a na tych koszulkach gdzieś ta jedna literka spadła. Ale mieliśmy ubaw przez to właśnie i... Tak, a to zdjęcie też jest jakby takim, powiedzmy, może delikatnym prankiem, bo jakby koncerty odbywały się na festiwalu, który raczej jest kojarzony z muzyką taką rockową, metalową. No i to zdjęcie, jak się tak na nie spojrzy, no to wydaje się, że mogłoby to być na jakimś koncercie rockowym lub metalowym, ale to zdjęcie było zrobione na chyba jakichś juwenaliach VAT-u i jest to zespół Disco Polo. Ale właśnie byłem strasznie zadowolony z tego zdjęcia, bo można zrobić zdjęcie ludziom, którzy grają nawet disco polo, które nie wygląda jak disco polo i to naprawdę jestem dumny z tego zdjęcia. No i właśnie też to dosyć tak, że... śmieszne, że jakby wszyscy na festiwalu metalowym nosili zdjęcie zespołu disco polo. Tak, i jeszcze z błędem, tak. Z literówką. Mieliśmy uba wtedy z tego. Dobrze, to jeszcze pokażemy za chwilkę parę zdjęć. Rafał, powiedz mi, na jakim sprzęcie dzisiaj pracujesz? No aktualnie właśnie więcej tych muzycznych rzeczy nagrywam niż robię zdjęcia, więc jeżeli chodzi o sprzęt wideo, no to pracuję na Blackmagicach. Ale wiesz, o wideo zaraz porozmawiamy. Okej, dobra, to jeżeli chodzi o... Bo ja mam wrażenie, że znowu ten mój dźwięk... To może naprawdę tym się jakoś podzielimy, jak on będzie na środku, to może zbierze. Raz, dwa, trzy. Nie gorzej. Co się dzieje z tym mikrofonem? No jest na maksa, powinno być dobrze, a nie jest dobrze. Wybaczcie mi Państwo, na pewno następnym live będzie śpiewał idealnie, a dzisiaj mi odmawia posłuszeństwa, robi mi takiego psikusa andrzejkowego. Dobrze, tak, ale... Właśnie, to tam, wszystkiego najlepszego z okazji imienia. Dziękuję. Bardzo dziękuję, zarumieniłem się. Rafale, zostajemy jeszcze przy fotografii i fotografii koncertowej. Sprzęt,
który zabierasz do torby, idąc na koncert, na twoją pracę fotografa. Aktualnie mam Canona R6, który bardzo fajnie mi się sprawdza. Przerobiłem kilka różnych jakby aparatów po drodze, bo właśnie miałem piątkę, dwójkę, później miałem szóstkę, która też bardzo fajnie się sprawdzała, chociaż tam autofokus nie jest jakimś no po prostu mistrzem szybkości. Później gdzieś przez chwilę bawiłem się Nikonem 750, bo mieliśmy chyba możliwość go wypożyczyć. Nie wiem, jakoś trafił w moje ręce i strasznie spodobały mi się te kolory, bo jakby Canon tam często miał problemy z czerwonym światłem. No właśnie pamiętam, że przesiadłeś się na Nikona tak. Z tego powodu właśnie, tak, kolor czerwony. Ja lubię sobie czasami tak zmienić system, żeby nie było za nudno. Więc właśnie z powodu tego czerwonego koloru zmieniłem sobie na Nikona. No potem właśnie był Nikon 750, 850, a potem z kolei stwierdziłem właśnie też już nawiązując trochę do wideo, że fajnie byłoby to wszystko mieć jakby w jednej kupie, a że używam szkieł Canona do wideo, to fajnie byłoby mieć system Canona. No i na początku miałem Canona RK, którego jeszcze dalej mam, ale on jest fajny. Tutaj kilka zdjęć zresztą jest zrobionych właśnie tą RK-ą zwykłą, ale no chyba nawet ten Korn może? No, na pewno Disturb tam gdzieś był, takie dużo niebieskiego tam jest. To w sumie nie wiem, czy to jest zrobione. Tak, te na przykład są na pewno zrobione R-ką. No, ale to właśnie też troszeczkę mi brakowało mi tej szybkości i tak dalej. Też właśnie dzięki uprzejmości fotoformy mogłem sobie przetestować R6. I no, stwierdziłem, że jednak jest to dużo lepszy aparat i wtedy kupiłem sobie R6 i teraz na tej R6 sobie pracuję i jestem zadowolony i jest fajnie. Straszny miks. Tak. Dobrze, powiedz mi, bo dzisiaj mam fantastyczne aparaty z ogromną czułością. To jest właśnie bardzo potrzebne na koncertach. Na jakim ISO pracujesz ty? Oj, różnie, bo te koncerty są naprawdę różnie oświetlone. Zazwyczaj staram się, właściwie to nie jest jakoś bardzo niezbędne, żeby wychodzić poza 1600, no ale czasami trafiają się też koncerty, które są absurdalnie ciemne, no i wtedy to po prostu ile potrzeba, tyle wyciągam. No jakby no też czasami fajnie jest złapać, żeby było cokolwiek widać na tym zdjęciu, chociaż ono będzie zaszumione, to zawsze można zrobić czarno-białe, jeżeli będzie już naprawdę bardzo źle. I ono też jakby jest używalne później do jakiejś... Teraz wiecie, dlaczego zdjęcia są czarno-białe. Tak. Bo się nie nadają w kolorze. No, czasami właśnie te kolorowe zdjęcia są już tragiczne przy tych bardzo wysokich czułościach. No, ale to zależy wszystko od koncertu, bo czasami koncert wydaje się, że jest ciemny, ale te migające światła, one bardzo fajnie w tym aparacie wyglądają i naprawdę nie trzeba tego ISO ciągnąć bardzo wysoko. No, fajnie jest mieć jakieś jasne szkła, bo jeżeli mamy szkła, które no, nie są ciemniejsze niż 2.8, no, to też nam bardzo to pomaga. Ja w ogóle lubię pracować na stałkach, więc zazwyczaj mam 1.4. I z takich zmiennoogniskowych to mam tylko 70-200, które jest bardzo jest przydatne w fotografii koncertowej, więc jak ktoś chce trochę jakby więcej się bawić w tą fotografię koncertową, to jakby polecałbym najbardziej dwa jakieś szkła, jedno bardzo szerokie, a drugie 70-200 i w sumie na tym zestawie można już naprawdę dużo zrobić. Czy autofokus jest niezbędny? Czy musi być super szybki? Czy mógłbyś pracować na obiektywach manualnych? Myślę, że lepiej by się pracowało na obiektywach manualnych niż na słabym autofokusie, bo wtedy jakby jesteś w stanie sobie gdzieś przewidzieć mniej więcej, gdzie ten artysta będzie. Zresztą oni często się ruszają mocno, ale łatwo jest przewidzieć, że jakby przechodzi od jednego odsłuchu do drugiego, tam postawi nogę, potem wróci, postawi nogę z powrotem na odsłuchu i jakby porusza się w tej jakby części, albo że będą się mijać gdzieś tam powiedzmy na środku tej sceny. Najgorszy jest chyba słaby autofokus, bo wtedy próbujesz coś wyostrzyć, a on ci po prostu gdzieś tam szaleje, więc jeżeli miałbym do wyboru manualne szkło albo słaby autofokus, to pewnie wolałbym manualne, ale no wiadomo, no najfajniej jest ma dobry autofokus. Dobry autofokus i wtedy no, nie musisz się martwić. A takie zespoły jak Rammstein, gdzie praktycznie jest to przedstawienie, które jest powtarzalne, no to można już w ogóle sobie wszystko zaplanować, każdy kadry. A to w ogóle jest bardzo dobra rzecz, żeby jeżeli mamy taką możliwość i chcemy zrobić jakieś zdjęcia, żeby
przejrzeć sobie, co zespół robi na trasie wcześniej. Bo na przykład też tutaj jest jedno fajne zdjęcie, chyba jest, mam nadzieję, że jest, które zrobiłem przez to, bo zespołu, o, jest to takie KN2 w 9 w prawo, niżej i w lewo. O to. To jest zespół Major Lazer, którego absolutnie nie znałem wcześniej, chociaż powinienem. I poszedłem sobie na ich koncert, w ogóle bardzo lubię koncerty, na których jeszcze nie byłem. I zobaczyłem gdzieś na YouTubie, że oni mają taką piosenkę, w której wszyscy rzucają ubrania do góry. I tak mniej więcej wiedziałem, gdzie ona będzie na setliście, bo też sobie sprawdziłem setlistę gdzieś tam z poprzednich koncertów. I to jest bodajże w Palladium, więc poszedłem sobie na balkon, bo wiedziałem, że coś takiego może się wydarzyć. No i faktycznie się wydarzyło i nagle ludzie zaczęli rzucać ubrania w górę. I no, normalnie, gdybym nie wiedział o tym, to w życiu bym tam nie poszedł, bo pewnie robiłbym coś innego. Tak, to właśnie byłem w miarę przygotowany, żeby coś takiego zrobić i no, uważam, że fajnie to wyszło. I świetnie złapałeś ubranie. Tak. No właśnie, ta przewidywalność. Dobrze, a zespół, który no jest bardzo statyczny, idziesz na koncert na przykład Dead Can Dance'u i Zara Jarrett śpiewa stojąc i ci nie dzieje, no koncert jest cudowny, ale muzyczny. To przy zespołach statycznych bardzo dobrym narzędziem jest wielokrotna ekspozycja. Tutaj też jest kilka zdjęć właśnie takich z wielokrotną ekspozycją. No właśnie wtedy... Tego już nie spodziewałem się, że to powiesz. Tak, to jest akurat koncert Fisha, Fisha Made. Koncerty są fajne, no ale no Fish nie biega po scenie jak szalony. I no właśnie można zrobić coś takiego, że mamy tutaj ujęcie razem z publicznością i w ogóle na takie statyczne bardzo koncerty to fajnie jest się przygotować właśnie też w jakieś te przeszkadzajki takie pod obiekty, bo to też zawsze nam daje jakiś ciekawy efekt, bo no jeżeli artysta się nie rusza, no to trzeba coś ciekawego jakby dodać do tego zdjęcia. To jest bardzo proste jest to zrobić, zwłaszcza no teraz też a propos sprzętu, to w R6 mam tak, że bo kiedyś jak robiłem jeszcze właśnie w piątce chyba też była to, w ogóle w Kanonach chyba była wielokrotna ekspozycja, tak, we wszystkich. No to generalnie musiałem mniej więcej zapamiętać, jak zrobiłem pierwsze zdjęcie i potem sobie mniej więcej dokadrować tak, żeby to pasowało, ale to zawsze była loteria. Teraz w tych aparatach bezlusterkowych to po prostu nam pierwsze zdjęcie się wyświetla na przezroczystości w wizjerze i po prostu sobie po prostu dokadrowujesz sobie drugie zdjęcie i to jest no, rewelacyjna opcja. Dlatego te kadry są już takie naprawdę bardziej dopieszczone. Dobrze, ja w tle pokażę od początku ten set zdjęć koncertowych, które przyniosłeś i może powiesz kilka słów tak szczególnych. Okej, no dobrze, no to jest zdjęcie zespołu The Analogs. Ten wokalista już chyba z nimi nie gra w tej chwili. Nie wiem, no lubię, bo generalnie bardzo lubię koncerty Analogs, bo one są bardzo żywiołowe zawsze, oni zawsze krzyczą, zawsze są zdenerwowani, żeby powiedzieć ładnie, bo to jest taki no, punkowa muzyka dla zdenerwowanych ludzi. Ale mnóstwo jest tam energii i no, strasznie lubię po prostu ich koncerty. Tak, to jest jeden z moich turbo idoli, który to jest drugi koncert, jaki fotografowałem jego, to jest Phil Anselmo z Pantery. No i też byłem psychofanem Pantery kiedyś i byłem na pierwszym koncercie Phil Anselmo i niestety on był wtedy w słabej formie życiowej i to był tak przerażająco straszny koncert, że no zwątpiłem po prostu, ale na szczęście potem zagrali jeszcze jeden, który był bardzo, bardzo fajny i jest okej. Tak, no to tutaj też a propos ciężkich zdjęć, to wiem, że też o tym Artur mówił, to jest zresztą ze zlecenia, które chyba robiliśmy razem, to jest festiwal Audio River. No i generalnie zrobić ciekawe zdjęcie DJ-om, którzy też jakby stoją za konsolą, to czasami jest wyczyn. Tu pozdrawiam Wojtka Rojka, który to robi na co dzień prawie i jest mistrzem świata w tym. No ale to zdjęcie jest świetne. Tak, no to właśnie trzeba szukać jakichś fajnych rzeczy. To jest akurat fajne, bo to jest niedziela na Audio River i to jest taki chillowy dzień, oni puszczają bańki w parku, jest bardzo przyjemnie i sympatycznie. Tak, tutaj też widzę, że jakaś przeszkadzajka wjechała na dole. No tak, jakieś odbicie świateł. Tak, to chyba właśnie te... Można babci ukraść z żyrandola po prostu takie kryształy i je wykorzystywać.
Tak, to szczerze powiedziawszy, to nawet nie wiem, co to jest za zespół, chyba Billy Idol. Z twarzy podobny zupełnie do nikogo. Tak. Ale bardzo mi się podoba właśnie to światło w kontrze i to w fotografii koncertowej, no bardzo fajnie gra. Tak, no generalnie trzeba sobie jakoś radzić z tymi światłami i przykuwać je na swoją korzyść. No często właśnie można, przez to, że te lampy są właśnie zawieszone wysoko, można taki fajny, jest też sporo dymu zazwyczaj, można właśnie takie fajne efekty, takiego słoneczka sobie złapać. Tak, to chyba jest Billy Idol. O, to jest też ciekawy koncert. To jest zespół Buraka Sound Systema. Oni grali w ramach jakiegoś festiwalu Red Bulla, nie pamiętam. I to było w jakimś teatrze w Pałacu Kultury. I tam jest drewniana podłoga, która chyba jest zawieszona na czymś. I generalnie jak ludzie skakali, ja tam przez pierwsze trzy piosenki miałem, to jest akurat zrobione z tyłu, ale na początku właśnie mogłem podejść z przodu, ale tam nie było żadnej jakby takiej prawdziwej fosy, więc miałem trzech ochroniarzy, którzy po prostu odpychali tłum, żeby przez te trzy piosenki można było zrobić coś z bliska. I jak robiłem te zdjęcia, to czułem się jakbym jeździł na desce snowboardowej, bo po prostu podłoga chodziła tak, a ja też jakby z aparatem jak kura na tym. Strasznie to było przyjemne. Tak, to jest chyba właśnie Disturbed z tymi przeszkadzajkami. No i one właśnie wtedy dają taki fajny efekt zwielokrotnienia, to też dodaje dynamiki. No. Właśnie nie widzę cię tutaj, nasze główki zasłaniają, zobaczcie numerek. Idziemy dalej. Tak, to też jest. Też przeszkadzajki tak, tutaj. Tak, to jest właśnie ta faza, kiedy miałem fazę na przeszkadzajki. To akurat chyba bez. To też jest. No to ze światełkami. Tak. No i tutaj był kiepski kolor, wysoka czułość. Tak jest. Powie się, że artystyczne i czarno-białe. No, wygląda dosyć fajnie, wydaje mi się. Bardzo fajnie. Tak, to jest koncert właśnie bezpośrednio. No to tak, to jest właśnie to, co mówiłem, że właśnie dużo jest tych przeszkadzajek. Czyli takie filtry efektowe. Tak, filtry efektowe, tylko że po prostu zrobione. Efekciarska fotografia koncertowa. W trakcie jakby koncertu. Tak powinniśmy nazwać się tytuł live'a. Efekciarska fotografia koncertowa. Tak, no ale właśnie czasami też warto nie korzystać z przeszkadzajek, tylko spróbować złapać jakiś fajny moment. Tutaj to zdjęcie jest trochę chyba nieostre, ale za to złapany jest fajny moment, jak wszyscy właśnie kończą pewnie jakąś piosenkę i zaraz będzie. Więc wszyscy są jakby napięci. No to też właśnie a propos robienia zdjęć DJ-om, można czasami fajne dać światło. Znaczy no, zazwyczaj no, trzeba grać tym światłem. Czyli trzeba czuć światło w tej fotografii. Tak, no trzeba jakoś je łapać, bo to nie jest też takie proste. Też właśnie fajne jest to, że to światło zazwyczaj jest programowane i można je wyczekać, bo zazwyczaj już, no wiadomo, jest jakiś świetlik tam na koncercie, który to wszystkim steruje, ale no to nie jest tak, że on każdą lampą oddzielnie steruje tak, jak mu się wydaje, tylko one są jakoś zaprogramowane, więc one mają jakiś ruch powtarzalny, więc też fajnie jest sobie wyczekać to światło. Czyli statyczne koncerty z multiekspozycją. Tak, chociaż czasami też ta multiekspozycja nie musi być tylko do statycznych, no bo czasami przy takich energicznych koncertach też bardzo fajnie nam to gra. Wszystko zależy od pomysłu. Tak. No i publiczność. Tak, no zawsze też fajnie zrobić trochę publiczności, jeżeli mamy pokazać, no zazwyczaj, znaczy zazwyczaj, no każdy koncert, jeżeli chcemy jakoś pokazać, no fajnie jest też pokazać, jak bawiła się tam publiczność, plus też jeżeli robimy to dla kogoś, kto będzie to wykorzystywał w internecie, czy to jest to jakiś artykuł, czy coś, no to zawsze też zwiększa nam to trochę oglądalność, jeżeli no, mamy zdjęcia publiczności, bo ludzie chcą też zobaczyć siebie, jak bawili się na koncercie. A to nie jest zdjęcie muzyczne, znaczy to był też koncert, ale to zdjęcie nie jest muzyczne, to jest pan Pieczka w ogóle schodzący ze sceny. To fajne było to, jest to, podoba mi się. Fantastyczne światło. Tak, właśnie światło super zagrało, ale to właśnie bardziej do takich jeszcze rzeczy pozamuzycznych. O, a to jest zresztą właśnie zszedł pan Pieczka i zaczął grać bas Astral Xigo na tej samej imprezie. O, właśnie Gogol Bordello i szerokie szkło. Bardzo fotogeniczny zespół i w ogóle, no, jeśli nie byliście na koncercie tak, Gogol Bordello i jak przyjadą do Polski, to musicie być, bo to jest po prostu taka petarda, że szok. Zdecydowanie tak. Poszedłem raz na ich koncert, no i zbierałem szczękę z podłogi,
Poszedłem drugi raz na koncert i wydawało mi się, że za pierwszym razem to byli nudni. Dali jeszcze większego czadu, co po prostu było szokiem. Nie, oni wypuszczają po prostu taki wielki walec energii, który się przetacza po prostu tam i z powrotem pod sceną przez cały koncert. Tak, to jest w ogóle zdjęcie z Sigetu. To jest mój pierwszy taki bardzo duży, powiedzmy, festiwal, bo to w sumie to jest chyba największy festiwal, na jakim byłem. To jest festiwal Węgry, tak, na wyspie Siget. I ja właśnie jako taki złakniony tej muzyki pojechałem tam chyba na dzień minus jeden czy minus dwa, a sam festiwal trwał tydzień czy sześć dni. No, w każdym razie no, byłem ponad tydzień na polu festiwalowym, gdzie spałem w namiocie i tam przez dobę może były 3 godziny takiej względnej ciszy, a tak to zawsze grała któraś ze scen, które było tam multum. Było to z jednej strony fajne przeżycie, ale z drugiej stwierdziłem potem, że o Jezus Maria, no, nigdy więcej. Znaczy nie w taki sposób. Ja pamiętam, jak spałem na ławce chyba o 4 nad ranem w Jarocinie. Obok była scena, stary Jarocin był na boisku. Ja już byłem tak zmęczony, że po prostu znajomi się śmiali ze mnie, że ja śpię, a ja po prostu już padłem. Tak, no generalnie festiwale są męczące i jako uczestnik, i jeżeli się na nich pracuje, nie wiem co bardziej. Koncert w radio, tak? Tak, to w polskim radio. W ogóle bardzo ładne wnętrza i super akustyka, fajnie się tam robi koncerty. No i piękne światło na twoich zdjęciach. Dziękuję. To chyba też bas Astralix Eagle właśnie. No i właśnie komponowanie, to też jest ważne, żeby wyczuć, co jest efektowne, co gra razem na tym zdjęciu, bo zobaczcie tutaj tak naprawdę sam... No tak, bez złapanej tej lampy to zdjęcie było no tak, bardziej zwykłe. No musiałbyś sfotografować, dać nie wiem, 3/4 postaci na zdjęciu, no po prostu byłby to człowieczek na zdjęciu śpiewający, a tak to jest niesamowity klimat. Także no właśnie, fotografia koncertowa, światło, kompozycja, dynamika, no to niesamowicie wciąga. Tak. Kolory, bo teraz dużo się dzieje też w sumie z kolorami, mamy też wysoką czułość, aparaty mają świetną dynamikę. No, jest z kolorami też potencja. Jest o tyle czasami powiedzmy, że łatwiej na koncertach, że niekoniecznie trzeba oddać te kolory tak, jak dokładnie wyglądały. Możesz się trochę pobawić w postprodukcji, więc jeżeli na przykład mamy zdjęcie, które jest zalane całe na fioletowo, to można je zrobić tak, żeby coś było na nim widać, chociaż faktycznie było to zupełnie fioletowe. No ale no, wiadomo, no, trzeba złapać, żeby też to wszystko nie było przepalone i tragiczne. Rafał, czy myślałeś o tym, żeby budować jakieś zestawy fotografii, które... Czy tworzyć jakieś projekty w ogóle z tego typu zdjęć? Nie tylko robię koncert i zamykam temat, oddaję pracę, nie wiem, do gazety czy do wytwórni, mam to z głowy. Czy robisz coś dla siebie? Zastanawiasz się, może to pasuje do tego, to do tego i próbujesz zrobić coś takiego, co będzie takim twoim spójnym portfolio, czy projektem artystycznym? Chyba nie. Ja właśnie tak jestem trochę za bardzo chaotyczny i po prostu te koncerty robię, bo lubię i podobają mi się takie, no po prostu pojedyncze jakby koncerty. Jakoś nie miałem. W ogóle też wydaje mi się, że bardziej wolę takie sytuacje zastane niż wykreowane, a to już by wymagało ode mnie takiej no, wymyślenia po prostu jakiegoś konkretnego projektu, robienia rzeczy pod konkretny projekt. A właśnie w koncertach chyba najbardziej lubię to, że jakby idę i fotografuję to, co tam spotykam. Tak samo zresztą. Czyli reportaż. Tak, takie właśnie reporterskie. Zresztą te zdjęcia to też to jest Igor Herbut z Lamona i one to nie jest sesja, która została zrobiona specjalnie jakby pode mnie, że to jest jakaś tam konkretna sesja czy okładkowa czy coś tam, tylko po prostu robiliśmy to przy okazji tworzenia teledysku. I właśnie takie rzeczy chyba mi się najbardziej podobały, że wchodzę w jakąś sytuację, która już się dzieje i stamtąd mogę sobie tak trochę popodglądać. Zresztą zdjęcia
które też gdzieś tam masz, które są na okładce płyty Arka Jakubika Solowe, to one też, jakby zrobiliśmy sesję, ale ta sesja była przy okazji tworzenia jakby teledysku. Już pokazujemy. I właśnie to jest też fajny projekt, że jakby znaleźliśmy się w tej jakby przestrzeni, która już była jakoś tam zaaranżowana. I bardzo fajnie się z nim zresztą pracuje. I on jakby żył sobie w tym swoim świecie, a ja go po prostu podglądałem, co on tam robi. Ucieknę na naszymi buźkami w kącik, żeby było widać wszystko. Tak, i tutaj właśnie też jestem bardzo zadowolony z tego, że też tak te zdjęcia mi się spodobały, rozmieniła mi się w ogóle koncepcja cała artworku na album, bo miała być po prostu plastikowa okładka, jakaś tam książeczka, wkładka i tak dalej, ale zdjęcia mi się na tyle spodobały, że jest papierowa, z taką jakby kopertą i jakby mamy w środku bodajże 9 wydrukowanych zdjęć w takiej naprawdę fajnej jakości. Generalnie zobaczenie swoich zdjęć w wydruku no zawsze cieszy. No bardzo cieszy, gratuluję. No kurczę, zostaje coś. No jedni wydają albumy, a ty wydajesz płyty. Tak, czekam na złotą płytę, bo jeszcze niestety żaden z artystów no właśnie, nie ma złotej płyty. No właśnie, nie mam, cały czas czekam. Więc jeżeli jesteś artystą, który planuje dostać złotą płytę i potrzebujesz zdjęć, to... Nie no, jakoś tak wyszło, że no, omijają mnie te złote płyty niestety. Trzymamy kciuki za złotą płytę. Dobrze, to teraz pora przejść do obrazków ruchomych, bo przyszły takie czasy, że dzisiaj, jak sam powiedziałeś, z fotografii nie da się wyżyć. I w sumie nie planowałeś, bo interesowała cię fotografia, fascynowały cię koncerty, a ty nagle wchodzisz w nowy obszar pracy, tak. Nowy zawód, filmowiec, tak. Kamery. Znaczy generalnie to nie planowałem też zupełnie wchodzić w wideo, bo wydawało mi się to zawsze straszne, ale no, na szczęście spotkałem chłopaków tutaj z Paradoksu. Pozdrawiamy serdecznie, tak bardzo. I jakby oni na początku zaczęliśmy coś tam robić, ja robiłem zdjęcia, oni coraz bardziej przekonywali, że w sumie wideo jest fajne, coś tam może byś spróbował. No i to chwilę trwało, bo w ogóle no jakoś bardzo ciężko mi na początku przychodziło to przestawienie na wideo. No ale gdzieś tam razem z nimi zacząłem coś robić, potem zacząłem coś montować i później trochę na głęboką wodę wskoczyłem, bo jakby pierwszy mój taki solowy projekt, który sam kręciłem i potem jeszcze montowałem, to był festiwal Open Air dla Antyradia, gdzie nie dość, że trzeba to nakręcić wszystkie 4 dni, to jeszcze z każdego dnia zrobić na następny dzień rano relację, którą oni wypuszczają gdzieś. Zdarzało ci się spać w międzyczasie? Mało. Generalnie to też to jest określenie takie, że jak ktoś jest bardzo zmęczony, to taki właśnie czwarty dzień openera, bo czwarty dzień openera to już naprawdę wszyscy, którzy obsługują jakby ten festiwal, to już chodzą jak po prostu żywe trupy. No wtedy było naprawdę ciężko, no bo ten montaż, no jakoś mi tam szedł, no ale wiadomo, no, nie miałem jeszcze jakiejś turbo wprawy, która pozwala jakby usprawnić tą pracę i że wszystko jest szybsze. No więc naprawdę mało tam spałem, ale wyszło to naprawdę fajnie, oni byli bardzo zadowoleni, więc później dostałem propozycję pojechania wtedy chyba jeszcze Woodstock to był, a nie Poland Rock. Więc tutaj na Poland Rock, potem znowu jakieś tam rzeczy się pojawiły, jakoś zaczęło się to kręcić tak właśnie i wideo, i muzycznie. Czyli robiłeś w sumie ciekawe rzeczy. Tak, no właśnie zabrało mi to w fajne miejsce. No i właśnie też przez to, że robię to wideo i też współpracuję właśnie z chłopakami z Antyradia, no to też mam często możliwość pojawienia się w fajnych miejscach z fajnymi artystami, no bo bardzo dużo wywiadów też przeprowadzają na tych festiwalach i właśnie w tym sposobem na przykład trafiłem do autobusu z Maxem Kawalerą albo jakby do studia z Majką Jeżowską. Okej, okay, a no bo dobra, to jaki jest, żeby osiągnąć sukces, znaczy może nie sukces, bo to nie o to chodzi, żeby robić to, co się kocha, chce żyć z tego,
Musisz odpowiedzieć sobie na jedno zajebiście ważne pytanie. Co chcesz w życiu robić i zacząć to robić. Dokładnie. Tak, nie, tak. No, generalnie no, mówię, no, to też nie jest taki hop-siup, że po prostu, no ja myślałem, że jest taki hop-siup, dlatego właśnie po powrocie do Polski myślałem, że tutaj zacznę po prostu robić zdjęcia, wszyscy będą mnie kochać, będę no, robił krocie. Zacząłeś. Robiłem, no trzeba... Sprawdziłeś się, zobaczyłeś, tak, że nie da się z tego żyć. No dobra, to zacząłeś rozszerzać swoje metody. Znaczy, ważne jest, uważam to, że jeżeli no, chcesz coś robić, no to żeby z tego jakby nie rezygnować od razu, tylko jakby starać się tam jakoś trzymać i dobrze żyć z ludźmi, bo to jest bardzo ważne, że jak to, że robisz dobrą robotę, to jest jedna sprawa, no wiadomo, trzeba zrobić jakąś dobrą robotę, ale też dobrze trzeba żyć z ludźmi, bo po prostu też wtedy cię zapamiętują jakby lepiej, no fajnie jest po prostu żyć też na jakichś, powiedzmy, przyjacielskich stosunkach z różnymi ludźmi i wtedy też często jest tak, że no ktoś po prostu do ciebie zadzwania, potrzebuje fotografa na to i wtedy może wpadnie na zlecenie, a potem ktoś inny potrzebuje czegoś, może znowu coś tam wpadnie. No i generalnie jak tak dobrze żyjesz ze wszystkimi ludźmi, jest dużo większa szansa, że ktoś się do ciebie odezwie po prostu. Albo, że jeżeli ty będziesz czegoś potrzebował, a jak zacząć sobie na koncert. No, czyli właśnie trzeba się zgłaszać, tak jak ty pisałeś na początku do wszystkich. Tak, no myślę, że tak. No ja miałem naprawdę spore szczęście, że trafiłem tu na Artura i na Marcina z tym jakby wejściem, no bo też no zacząłem robić też zdjęcia dla CGM-u, co otworzyło mi bardzo dużo drzwi jakby na koncerty. Ale no, na przykład w tej Portugalii, no to nie znałem tam absolutnie nikogo. Miałem aparat, po prostu poszedłem sobie raz na koncert, dwa na koncert, zacząłem rozmawiać z ludźmi, z zespołami samymi. No jakby no, też nie trzeba startować od razu od Openera czy od Stigetu. No, fajnie jest pójść sobie na jakiś mały koncert i tam po prostu się potestować sobie te swoje zdolności i na pewno zespół też będzie zadowolony, no, jakby teraz, kiedy mamy wszystkie te social media i tak dalej, można napisać na Instagramie, czy na fejsie, czy maila, chociaż większość tych zespołów jest po prostu też na social mediach, no to po prostu piszesz, cześć, robię tam jakieś zdjęcia, wyślesz trzy zdjęcia, oni mówią, o Jezu, super fajne zdjęcia, no to może wpadli na koncert, to coś sobie razem porobimy, więc no trzeba próbować. I wtedy po małymi kroczkami dochodzimy do Openera. Tak. I fajnych kontaktów i potem płyt złotych. Jeszcze nie, ale mam nadzieję. Robisz coś poza klimatami koncertowymi, muzycznymi? No dużo, no teraz zwłaszcza jakby w pandemii, gdzie no, większość koncertów jest jakoś tam odwoływana albo są bardzo duże limity, no, te limity też obowiązują często jakichś tam fotografów i tak dalej. No, ale jakoś trzeba z czegoś żyć, więc no, robię sporo rzeczy takich niezwiązanych w ogóle ze sztuką jakby i z muzyką, czy z teatrem, czy z czymś tam. Czyli zlecenia komercyjne. Tak, no zlecenia komercyjne, no z czegoś po prostu trzeba żyć, więc mam takie zlecenia do przeżycia i mam zlecenia do przeżywania, jak to można tak nazwać. A robisz projekty dla siebie? Z chłopakami, na przykład z Paradoksu? Coś czasami, no teraz jakby próbujemy ruszyć trochę ten nasz kanał Paradox Crew, zapraszam, PRDX Crew. No i na przykład byliśmy na wyjeździe z Albanii i z tego powstał fajny ponad 30-minutowy film i to można uznać za taki trochę wspólny projekt, chociaż Kuba go zmontował. W całości no, nagrywaliśmy wszyscy i troszkę może w tą stronę będziemy coś próbować takie rozmowy. To są bardziej projekty takie ziomalskie, fajne. Projekty ziomalskie. Tak, no takich to typu... ma kategoria. Okej, okay, fajnie, ale super, że macie projekty ziomalskie, a nie tylko robota, chałtura. I... Nie, no to właśnie też, znaczy no można, wiadomo, można żyć tak, że tylko się tłucze chałtury i jakby nie robisz nic dla siebie, ale to bardzo szybko wydaje no mi się, że się. Tak, znudzisz się i się wypalisz. No, no bardzo się cieszę, że mam właśnie te projekty muzyczne, no jakby nie mogę się zawsze doczekać lata, bo wszystkie te festiwale są no jakby no na przyszły rok, jeżeli zaraza nas nie zje do końca, to też już mam chyba z 5 festiwali potwierdzonych.
No też fajne mam projekty z na przykład z Festiwalem Kultury Bez Barier. To jest w ogóle świetny projekt, który bardzo lubię robić. To jest festiwal, który przybliża ludziom niepełnosprawnym różne kulturalne wydarzenia. Na przykład był zorganizowany film dla niewidomych, gdzie gościem był Tomasz Kot i można było sobie z nim porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie, było wszystko z audiodeskrypcją. No, bardzo ciekawe projekty i to są takie rzeczy, które robisz i jakby czujesz, że kurde, fajnie, no właśnie po to chcę robić zdjęcia, czy tam nagrywać jakieś wideo. Dobrze, a powiedz mi, jak się czujesz w roli firmy jednoosobowej, no bo praktycznie musisz szukać ciągle zleceń, żeby przeżyć. Nie myślisz o tym, żeby wrócić na etacik i mieć święty spokój, 8 godzin do domu, weekend wolny, 2 tygodnie w czasów latem? Nie specjalnie. No niestety, czasami jest to dosyć męczące, tak jak teraz właśnie końcówka roku jest zazwyczaj bardzo wyczerpująca, bo jest mnóstwo rzeczy do zrobienia i właśnie moja dziewczyna jest średnio zadowolona z tego bardzo. No ale niestety tak wygląda praca freelancera, ale myślę, że ciężko byłoby im wrócić na etat. Jakby tak. Taka klatka, nie? Tak, tak. No to też jestem w jakiejś tam powiedzmy klatce, no bo tutaj te deadline'y gonią, tutaj trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto i jakby wszystko jest na głowie, ale jakby wiesz, że to robisz jakby dla siebie i no jest to zupełnie inaczej odczuwalne. Chociaż no, na początku no, byłem przerażony, jak można żyć tak, że jakby nie wiesz, czy dostaniesz pensję na konto, czy nie. No było to dla mnie też niezrozumiałe, jak ludzie żyją tak, że jakby nie wiedzą, czy zarobią, ile zarobią, czy się uda, czy się nie uda i to było jakby straszne. Wiesz, ja na początku przestałem się tym przejmować i to było chyba najlepsze, bo to samo przychodziło. Starałem się po prostu skupiać na pracy, coś robić i wierzyłem, że będzie dobrze. Po prostu taka afirmacja. Tak, no to ja z kolei właśnie na początku byłem przerażony, a teraz jakby no, leci to, więc no wiadomo, no, trzeba zrobić cały czas jakoś się rozwijać i utrzymywać te dobre kontakty. Nie budujcie blokad w swojej głowie. Tak, tak, tak. Ale no, na razie na szczęście wszystko idzie dobrze i no, nie zapowiada się na razie, żeby to się miało jakoś wszystko nagle skończyć. Tak. Ja by tak było. Rozmawialiśmy o sprzęcie, mówiłeś o sprzęcie foto, zacząłeś o wideo, w sumie nie skończyliśmy tematu, wspominałeś o Blackmagicu. Tak, no generalnie większość rzeczy, które robiłem wcześniej, to robiłem na GH5. Jest to w ogóle rewelacyjne. Panasonic? Tak, Panasonic GH5. To jest kultowy, można powiedzieć. Bardzo kultowy, to jest tak nieśmiertelny sprzęt, że w ogóle ciężko to opisać. No i właśnie bardzo dużo rzeczy na tym zrobiłem i jest to bardzo wygodne, bo też dużo rzeczy takich właśnie na przykład koncertowych można zrobić po prostu z ręki, bo ta stabilizacja naprawdę działa fajnie i jakby jeżeli potrzebujesz zrobić relację, gdzie wykorzystujesz jakieś tam szybkie ujęcia po kilka sekund, no to jeżeli zrobisz coś takiego GH5, to jest to absolutnie wykorzystywalne. No a teraz właśnie całą ekipą się przesiedliśmy na Blackmagic, no bo jednak jest to troszeczkę ładniejszy obrazek. No jest to super sprzęt, tylko że niestety trzeba paszczyć więcej szpeju, bo no jednak tutaj już z ręki tak bardzo nie poszalejesz jak z GH5. Trzeba jednak biegać z jakimś balem, czy sobie złożyć riga, czy coś w tym stylu. Właśnie tu jest problem filmowców, że oni mają 10 razy więcej sprzętu od fotografa. Tak. No bo ostatnio jechałem też na jakieś zlecenie fotograficzne, po raz pierwszy od jakiegoś tam dłuższego czasu i spakowałem się po prostu w plecak, wziąłem ten plecak, który nie ważył 40 kilo i tak sobie myślę, Boże, na pewno czegoś nie wziąłem, coś jest nie tak, bo to normalnie jest plecak, walizka z kółkami, torba ze statywami, coś tam jeszcze, a w ogóle w samochodzie w bagażniku jeszcze drugie tyle leży już, bo nie to wiem nawet, tak. No, mam to samo, tak. Rafał, bardzo Ci dziękuję. Bardzo pozytywny live. Warto żyć i robić to, co się kocha. Pasja nas będzie trzymała przy życiu. Tak jest. I muzyka. Dobra muzyka. Zdecydowanie tak. Także dziękuję. Ja dziękuję. Moim gościem bardzo było tutaj sympatycznie. Rafał Kudyba, Paradox Media. Dobry miś. Dobrze, cóż, dzisiaj 30 listopada, czyli kończymy listopad, zacznie się niedługo grudzień i w grudniu też będą live'y. Ja oczywiście zapraszam za tydzień. Moim gościem będzie Jerzy Łapiński i będzie bardzo kontrowersyjnie o fotografii, bo Jurek zapowiedział, że
W sumie nie wiem, czy dobrze robić, że mnie zapraszasz, ponieważ moje poglądy są bardzo kontrowersyjne i każdemu się poła. Będziemy rozmawiali o fotografii artystycznej, o wydrukach, o tym, co się fotografuje. I myślę, że live będzie ciekawy, bardzo kontrowersyjny. A w międzyczasie zajrzyjcie do sklepu Fotoformy w Warszawie, we Wrocławiu. Ja byłem w piątek, było cudownie. No i oczywiście na fotoforma.pl. Poczytajcie troszkę na blogu, po prostu fotografuj.pl. I poszukajcie jeszcze fajnych promek, bo na pewno coś z Black Friday zostało, bo są jeszcze Black Weeki i inne Blacki, które, bo te promocje zawsze jakieś dobre są, więc szukajmy, szukajmy i kupujmy dobry sprzęcik, żeby się bawić. Ja ostatnio pomyślałem o Sigmie FP. Dobra cena właśnie była w promocji. No i to kusi. Tylko czy ja będę robił wideo, chociaż on robi też świetne zdjęcia. No i to jest właśnie ten problem. No właśnie może zacząć się bawić no i to jest, bardziej. I to jest dobry powód, tak, żeby zacząć karierę filmowca. Dobra promocja na Black Friday. No dobrze, to tymczasem żegnamy i do zobaczenia za tydzień.